Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol. Eli wychodzi z teatru. Ciężka sytuacja, ogólnie rzecz biorąc. Ale w sumie jest Tommy, jest Jesse, jest Dina. Nie ma babki w ciąży, nie ma Owena bodajże. Czy Koromara? Owena chyba. No. Więc ogólnie w naszych szeregach ok, w ich szeregach grubo nie ok. No teraz Abby ma kolejny powód, żeby się mścić jakby co, ale... No właśnie, pozostaje Abby cały czas. O! Żeby mnie to nie ominęło. No. Nie ma opcji, wszystko zasypał śnieg. Zanim tam dotrzemy, zdąży się rozpuścić. Ale gdzie? Przerwałem kwestię. A ty dokąd? Przewietrzyć się. Co tu robicie? Nie możemy spać. Rzuć na okien. Myślimy, czy wracać przez Ellensburg. Jeśli jutro będziemy w Fall City, damy radę. Ellie idzie za Abby. Dostali za swoje. Ale ona żyje. Tak. Może tak być. Akurat Abby pokazała już, że umie się mścić, więc ja bym tego tutaj nie zostawiał, tak szczerze. Nie bardzo uśmiecha mi się powrót przez Idaho. Powinieneś się martwić tym, co Maria ci zrobi, gdy już wrócimy. Bywało już gorzej. Poza tym przechodziłem przez luksusową część miasta i znalazłem naszyjnik. Nieźle się świeci, to chyba złoto. To chyba złoto? To jest złoto. No to pokaż. Wiem, jak wygląda złoto. Jeśli to autentyk, powiesz, że jesteś od nas? A, to rana w plecach. Sami sobie ogarnijcie łapówki. Ktoś by mógł się tym zająć, to przeszło przez skórzaną kurtkę. To musi być solidne krwawienie, ale... Jak się trzymasz? Spoko. Ellie. Spoko. Dzięki, że po mnie wróciłaś. Zawsze pomogę przyjaciołom. Znów się rozklejasz. No dobra, to inaczej. Muszę ratować Dubska przyjaciołom? No, coś tam pomógł, jakby nie patrzeć. Kurde. No. Ale w głowę, czy... Wstawaj! O, w dupę, nara. Tego też zastrzelę. Abby. Uciekaj stąd! Wstawaj! Już! Bardzi się, kurwa, was! Stól mordę, kurwa! Kurwa. Jak chcesz. Nie! Stój! Pieprzona Abby. Rzuć broń. Rzuć broń! Jesse dostał kulkę w twarz. No już po nim. Wiem, czemu go zabiłaś. Zrobił to, by mnie ratować. To przeze mnie nie ma lekarstwa. To mnie chcesz. Puść go. Zabiłaś moich bliskich. Pozwoliliśmy wam żyć. I tak się odpłaciłaś? No i co teraz? Tylko nie mówcie, że znowu wskoczymy w skórę Abby. Nie wiem, czy jest wystarczająco dużo klifów, z których mogę zeskoczyć. Tato! Nie no, flashbacki Abby. Nie, dobra, no gdzie jest pierwszy klif? To są tylko cztery lata? To ona to naprawdę fajne suplementy musiała znaleźć. Nie, ale dobra, gdzie jest pierwszy lepszy klif? O, jest drutko czasy. Nie, chyba nie drutko czasy, zwykły płot, ale wiesz co trzeba zrobić, nie? Musisz skoczyć i nabić się głową. Najlepiej przez oczodół w sumie, o.
I wróciłam do punktu wyjścia. Jesse jest martwy. Nie, dobra. To kolejna osoba, za którą możemy skakać z klifu. Za każdym razem. Hej, tato! Nie możesz tak ciągle robić. No ale serio, jeszcze brakuje tej figury, którą znamy teraz. No właśnie, w sumie czołgaj się w błocie. Nie, bo to wydłuży nasze sterowanie tobą, no to A może jakiś zarażony na nią teraz wskoczy? No nie, no też nie została ugryziona. Kurde. Bo do tej pory jeszcze żyje. Ja nie chcę się jeszcze gubić tą postacią, serio. No, raz, że Cliff trzeba znaleźć. A dwa... Nie chcę mi się wierzyć, żebyśmy na... A w sumie może... Może na dłuższą chwilę. Się zatrzymamy z Abby. I jakoś wiecie co, nie chce mi się Abby szukać zapasów. Po co? No. Tato! Zobacz na mój klasyczny motyw z przełożeniem ręki. Jeżeli scenarzysta chce, jeżeli mi zaczęło być przykro z powodu Abby, w sensie... Żebym zaraz pomyślał, że ale Abby miała kiepskie życie, szkoda, że takie rzeczy ją spotkały. Jeszcze to, co później zrobił jej Joel, Nie będę jej żałował, nie ma szans. Dobra, może tak, hop. Udało się. Chyba jakiś zarażony, który może ją zjeść? Poproszę. Nie chce mi się nią grać, serio. No proszę, 78 rok. Ja bym chciał obrócić, bo monety mają awers i rewers. W sensie drugą stronę. Bo widocznie tylko... Moneta widocznie jednostronna. Są tylko 4 lata, nie? 4 lata, a Abby to solidnie przybrała na masie. Ej, właśnie, czy to jest wystarczająco wysokie? Kurde, no złam nogę. Dobra, jeszcze raz. W takim razie... Nie będę próbował jeszcze raz skoczyć, jest zbyt nisko. Tak faktycznie musimy znaleźć jakiś klif. A tutaj ryzykowałem, żeby się pocięła szkłem z okna. No s... Też mogło być, kurde, grubo. Coś tam mogłaś sobie uszkodzić. O! Póki co dupa w błocie. Ale póki co może być. Serio? ABS? Absolutny brak szyi? Trochę się ubrudziłaś, skarbie. Ty też. Gdzie? Tutaj. Wiesz, zawsze, kiedy tak uciekasz, to mnie się dostaje. Daj spokój. Możesz nie wierzyć, ale się o ciebie martwią. Tu jest bezpiecznie. Tato. Abs była dokładnie za tamtymi drzewami. No i? Urodzi lada dzień. Zajrzymy do niej tylko i wrócimy. Obiecuję. Załatwmy to szybko. No, moja córeczka mnie obroni. No, wydaje mi się, że to będzie ten moment, kiedy nie da rady, więc... Owen nie wydał, co? Zrobił, co musiał. Ha, Owen już nie żyje. Jak to z niego wyciągnęłaś? Spytałam? Pewnie przeszła przez plac zabaw. Ale urodzi, kto urodzi. Patrz, co mam. O, rany. 78 rok. Nie mam jej w swojej kolekcji. Jest twoja. Tylko obiecaj, że już nic podobnego nie zrobisz. Umowa stoi. Czemu ci nie wierzę? Nie mam pojęcia. Chodź, szukajmy dalej. Tato! Spokojnie.
Zaraz wrócisz do Owena. Czekaj, co? Nic. Tylko zauważyłem, że spędzacie ze sobą czas. Więcej niż do tej pory. O Boże. Od dawna wiesz? Jestem twoim tatą. Widzę to i owo. Na przykład to, że kiedy jesteście przy mnie oboje, bardzo staracie się na siebie nie patrzeć. Ratunku. No, cię rozśmiesza. Bo jest totalnym głupkiem. Podoba mi się, że jest dla mnie taki miły. Abs, spójrz. Świeże ślady. Czekaj. Właśnie podstępem urządzasz mi lekcję tropienia, co? No coś ty. Dobra, ale to były kopyta. To czego my szukamy? Ciebie znalazłam. Tak, ale oszukiwałaś. Znaczy no, raczej koń, ale... Żeby wykonać zadanie. Wow. Czyli jednak słuchasz. Zdarza ci się zabłysnąć. Spróbujmy znaleźć coś jeszcze. Czy oni są w stanie spowodować, że jeszcze polubię Abby? Albo ją zrozumiem. Chociaż... Ale co z tego? Zresztą inaczej. To jest tylko historia, jakby nie patrzeć. Czy tak, opowiedzenie takiej historii nie było możliwe? W sensie wprowadzenie nowego bohatera bez zabójstwa Joela? Dobra, przesuń się, kurde. No. Tato, coś znalazłam. O Boże. Już urodziła. Co to jest, łożysko? Podwójne ślady. Tato? To ona. Szybko. Nie brzmi najlepiej. Nie, coś jej jest. No bo ktoś ją atakuje. No, to teraz można było, tak? Dobra, dalej, dalej, dobra. Tato, czekaj. A co jeśli są tu zarażeni? A, czy już wiedzą. Wiesz, że wędrują? Masz ze sobą broń, tak? Jasne. Morne. Abs. No dobra, dobra, no już idę. Co? Musimy ją uwolnić. Oła! Spokojnie, nie bój się. No zobacz. Nie zrobimy ci krzywdy. Już dobrze. Niech to utknęła na dobre. Dobra. Abs. Chodź tu. Ała. Przytrzymam ją. Okej. Dobra. Spokojnie, spokojnie. Spokojnie. Doktorze, jest pan tu? Tutaj, Owen. Co? Chodź tu i pomóż mi utrzymać. Musi pan wrócić Owen. Do... Złap ją. Chodź. Ten jaki młodziutki. A długo nie pożył. 4 lata od tego miejsca. Trzymasz mocno? Dawaj, Abs. Już prawie. Co, ojciec tu zginie? Ratują zebrę? Ja pierdolę. Wszyscy pana szukają, musimy... Hej, hej! Tato! Co jest? Chodź! Nie, to jest bardzo zasadne pytanie. Skoro jej ojciec jest lekarzem, jest potrzebny w wiosce, no to może człowiek potrzebuje ratowania, a nie zebra. Dobrze się spisaliśmy. No. Doktorze, ale czy zebra się wykaraska z tego? Te, o której gada Marlene. Była w tunelach. Ma tu na ręku starą bliznę. O, kurde. Niemożliwe. Już zaczęli robić badania, ale musi pan przyjść. To jest ten koleś, który wyskoczył ze skalpelem do Joela, który ratował Ellie ze stołu operacyjnego? To jest ten lekarz? No w sumie... To ma sens. Jest spleciony z mózgiem, nie mamy wyjścia. Musi być inny sposób. Nie możemy usunąć grzyba bez zabicia nosiciela. Nosiciela? To dziecko. Nie szalka Petriego. Myślisz, że nie...
Jestem tego świadom. I mimo to chcesz ją zabić? Nie, chcę opracować szczepionkę, która ocali miliony istnień. Ile świetlików zginęło za mnie? To był ich wybór. Pytasz się mnie, czy informujesz o decyzji? Ja chcę, żebyś zrozumiała. A gdyby to była Abby? Słuchaj, wszystko, o co walczyliśmy, wszystkie poświęcenia, te potworne... Szczepionka, wszystko to usprawiedliwi. Gdyby to była twoja córka, co byś zrobił? No, przy niej raczej tego nie powie. Abby. Przyniosłam jedzenie. Dziękuję. Słuchaj, Marlin. Zrób to. Dziękuję. Inaczej, dla każdego lekarza to musiała być ciężka decyzja. Powiem Joelowi. Po co? Przemierzył z nią pół kraju. Ma prawo wiedzieć. Udanej operacji. Hej, czyli na to wychodzi, że Abby przeżyła masakrę w szpitalu, której dokonał Joel. Gdybym to była ja, chciałabym, żebyś to zrobił. No, w jakiś sposób to tłumaczy. To i owo. O, czyli jednak zobaczymy jeszcze tą perspektywę. Pytanie, czemu tak późno, albo... Inaczej, jakim cudem Joel cię nie ustrzelił? Zresztą ciśniemy do przodu, kurde, nie ma co. Okej. Okay. I ta strona... Ej, Abby się nie potrafi szybko obracać? Dobra, i co zostaniemy tu? Ciągle jest w tym budynku? Czy to... Abby... Nie! Patrz. Tato! Tato! Nie! Ej, to jeszcze nie było aż takie złe. Znaczy, to co ona zgotowała ludziom, było po stokroć gorsze, później, więc, Wstawaj. Joel, błagam cię, wstań. Proszę, nie. Proszę, nie. Joel, wstawaj. Nie. Do diabła, pendejo. Zabiję was. Ej, co ty wyprawiasz? Meni! Sprząta. Nie, chodziło nam o niego, to koniec. Nie możemy tak ryzykować. Mam to w dupie. Ma rację. Nie możemy ich zostawić. Jeśli ich zabijemy, będziemy tacy jak on. Nic nam nie zrobili. Tak? Spójrz na moją twarz. Pierdolę to. Trzeba było stać na straży, jak ci kazałem. Drogi! Ani kroku. Spokój się. Co? Cofnij się, kurwa! Spokój! Dobra! Zastrzelisz mnie? Dosyć! Spadamy. No, tam jej darowała życie. Ale... No... Już mogła pohamować się wcześniej. Jak to dzień pierwszy? Do którego pierwszego dnia w Seattle się zwróciliśmy teraz? Abby! Hej. Spokojnie. Wszystko gra? Tak, ale... Co tam?
Wszędzie cię szukałem. Wzywają nas. Isaac śle nas na front. Co? Poważnie? Niestety. Zbierajmy się. Już teraz? Tak. Vamonos. Okej. Czyli jednak pozostaniemy przy Abby troszkę dłużej, coś mi się wydaje. No ale patrz, jaką można formę zrobić przez 4 lata. Przecież ona ma łapy. Zwolniłaś mi pokój. Luz, kto to był tym razem? Kuchareczka? Nie, pogodynka. Zeszła z góry. A, pani naukowiec. Nieźle. No, trochę za bardzo jara się pracą. Ciągle nawijała o jakiejś burzy i sam nie wiem. Ale było warto? O, jasne. Mogę umrzeć szczęśliwy. Tak zrób. Nie no, tutaj Abby robi swoją formę. Za każdym razem tak mówię. A tu proszę. Serio, gdzie oni siedzą, że mają aż tak dobrą siłownię? Nie, można wbić na szybki trening, coś? Nie, ale szczerze, akurat tych fragmentów, kiedy jestem Abby jakoś... No teraz może ciut bardziej mi się chce już być Abby, ale tylko ciut. Ale nie zapominajmy, że chwilę temu Jesse dostał kulkę. W twarz. Witam panna Potts. No hej, Manny. Ona też? Gentleman jest dyskretny. To ja biegnę się świadoma, że masz dziury w koszulce, nie? Muszę chwilę pogadać z tatą. Weźmiesz żarcie? Okej. Weź mi coś con picante. Zjesz, co wezmę. Taka prawda. Ciebie też miło widzieć, Abby. Co? Kto? O, to jest ten chłopaczek jeszcze... Nie zauważyłam cię. Sprzed blizny, czy... Z nami do Sereveny? Nie, Manny, ja musimy ruszać do bazy. A co macie tam do załatwienia? Mamy ewakuować hotel i szkołę. Zabieramy z powrotem do bazy zapasy i ludzi. Poważnie? No, masz kurwa wiarę, że się teraz wycofujemy? Nie wiesz, czy to odwrót. Przynajmniej Lia szybciej wróci z tej stacji. Zawsze coś, nie? Muszę lecieć. Obyś przeżył jak najdłużej. Obyś umarła bezboleśnie. Moment, czy to są jeszcze świetliki, czy to jest WLF? No zbyt duża organizacja. I zbyt dobrze to zorganizowane. Jak często trzeba ostrzyć się? Często musisz A tu? Moment, też byłeś? Nie, kolejka. Co dziś dają? Burrito. Znowu. Okej. Abby, co robisz? Hej, temu nas pierwsza damy teraz pójdzie. Halo, jest kolejka. Co jest do chuja? Przepraszam. Stań w kolejce, jak wszyscy. A czyli jedna, WLF. Idziemy na front. Halo. Robisz wiochę. Po co ci trzy? Odłóż jedno. Nie denerwuj się. Mel jedzie z nami. Manny. Gdzie twój plecak? W pokoju? Dlaczego mi to robisz? Bo mi na was zależy, tak? Nie wiem, co ci powiem. I mam dość tego pierdolenia. Miałeś nie fart. Wiesz, że z wami jadę? Tak, wiem. I pasuje jej to? Tak. Czemu to brzmiało jak nie? To przez mój akcent. No, nie popadaj w paranoję. Kurde. Komuś zginął miś. Dramat. Nie, no dobra, ale ja nie polubię WLF-u, no. No chyba lubisz utrudniać mi życie. Nie. To szansa, żebyście w końcu zakopały topór. Nie odzywamy się do siebie od Jackson. Mam udawać, że to się nie wydarzyło? Oczywiście, że nie. Musicie o tym pogadać. No, chciałam zabić Jerry, tak jak wszyscy. Ale ona nie jest jak my wszyscy. Nigdy nie zrobiła komuś czegoś takiego. Ciągle zabija blizny. Ale to co innego niż Joel. Nie zapominaj. Jesteśmy trepami.
a ona lekarzem. Abi, to przecież rodzina. Zrób to dla mnie. Okej? Okay? Spróbuję. Tylko o to proszę. Dojadaj w biegu, obyś miała wrzony na żołąd. Nie, chyba faktycznie musiała w pośpiechu zjeść bardzo przeze mnie. Pójdę po mel. I bardzo dobrze. Bądź miła. Goń się. Co to jest, stadion? Nie, bo warunki ma, całkiem. Czy to z brudnych naczyń? Ach, może później. No, po powrocie z frontu, na pewno, Te naczynia pozostaną nieumyte, ma konsolę jakąś? Nie, czy ja chcę poznać Abby? Nie, czy przez to okno można wyskoczyć? Czy? Naukowiec, to? Czyli użyczyła, tak? Rozumiem. Tego właśnie mieszkanka. Co my tu mamy? Plecak. Jeszcze nie. Ja, ale bary ma solidne. Moment, czy przez to okno da się wyskoczyć? W ogóle nie mogę jeszcze walczyć nawet. A tak, wygląda to na stadion jak najbardziej. Główna baza WLF-u. I mają prąd z wiatru. No. Dobra, nie tak źle. Urządzili się. No ale kolejna zmilitaryzowana organizacja, no Gotowa? Tak, prawie. Wiecie, że nie wiem, czy mnie go ustrzeliłem już? Cześć. Hej. Przywrócili cię do służby? Ledwo. Pewnie pozwoliliby ci zostać. Wolałabym nie zbijać bąków. Owen się zgodził? A co on ma do gadania? Musimy jeszcze zabrać Alice. Hej. Postaraj się. Chyba dziecko Owena tam w jej brzuchu, tak? To czy już wiem, jak to się też skończyło dla tamtej dwójki. I sam, dla samego Owena też. Ej, w sumie... to teraz już kumam, czemu Owen tak bardzo ochoczo rzucił się do obrony. Tej oto pani... dobra. Wnętrze WLF-u go nie poznamy w następnym odcinku. Ten w tym miejscu kończę. Jednak śmierć Jesse'ego. Za tą ekipę trzymamy kciuki. Tą ekipę znam od jedynki. No dobra, może nie Jesse'ego koniecznie. No ale Tommy tam też jest na celowniku i Ellie przede wszystkim. Joel już martwy. No tego Abby nie zapomnimy. No nie ma szans. Pierwszy lepszy klif. Pierwszy lepszy wysokie urwisko. I skok. Trzymajcie się, pozdro, cześć, hej!